Witajcie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w The Search 2. I znów otrzymałem nagrodę za baner. 4000, nieźle. Jak już mówiłem pod koniec poprzedniego odcinka, w zasadzie mógłbym już pójść na bossa, ale myślę, że chyba mi się jeszcze nie chce. Zamiast tego raczej zostawię baner w tym miejscu, w którym zostawiłem go ostatnio, bo widzę, że jest całkiem niezły. Choć nie tak dobry, jakby mogło być. Najpierw zabiję tego faceta. Zostawisz mi coś? Nie. To było tutaj, tak? No. Tutaj. Niech będzie tutaj. I już, banerek zostawiony. Mogę zapomnieć o tej sprawie, na razie. Co miałem jeszcze tutaj do zbadania? A, wiem. Wspomnienie. Wydawało mi się, że pamiętam doskonale drogę do tego wspomnienia, ale widzę, że nie. Tak, tak, tak. I ucinamy główkę. Właśnie, muszę tutaj może zaznaczyć, że pomiędzy odcinkami trochę upgrade'owałem swój sprzęt. Mam teraz upgrade'owany i pancerz, i broń, i co jeszcze? I implant. I generalnie jestem dużo silniejszy. Dobra, wspomnienie. Only one survivor. I can feel a pulse. Infection levels are way off the charts. Stay calm. You're safe now. Where am I? Don't talk. You need to rest. We'll take you someplace safe. Hostiles incoming. Get the girl. We gotta move. What the? Wait, she's running away. We can't let her get to Terminal T. For the glory of the spot, purge the heretics! Ostro się działo. No dawaj te skrzynie, dawaj. Wibrująca żywa kosa. Ha, co to jest? A, włócznia jakby. Albo kostur. Kostur. Uszkodzona łopata wirnika. Negocjator. Tak patrzę, bo... Zastanawiam się, bo boss, z którym będę tutaj niedługo walczyć, ale jeszcze nie w tej chwili, jeszcze nie w tej chwili, jest wrażliwy na nano, więc może powinienem zacząć używać broni jakiejś nano technologicznej. I ucinamy główkę. Ha, jak fajnie mieć tego drona. Thank you.
Ha, jesteś zatruty. Dobrze, że nie ja. I ucinamy... Co ucinamy? Tułów. W porządku, tułów też się przyda od czasu do czasu. Coś tutaj chyba miałem do... O! Jakiś przedmiot. Złom. Wydaje mi się, że coś tutaj miałem do zbadania, co zaniedbałem ostatnim razem. Tak, na pewno mnie tutaj nie było. Ach, tędy się wchodzi do metra. Nie, to mi nie jest potrzebne. Przynajmniej jeszcze nie w tej chwili. Tutaj jest skrót, zgadza się. A tutaj też było wejście do metra, czy coś? Nie. Wydaje mi się, że tutaj byłem. A. Nic naprawdę ciekawego. A. Wow, wow. Spokojnie, stary. I ucinamy główkę. To rozwalamy bez pardonu. Cholera, może być kiepsko. Uratowany w ostatniej chwili. Może nawet nie uratowany. O Boże, co za ulga. Jednak się udało. Niesamowite. Dobrze, prowadzę. Pożądano, to wracam. W takim razie wracam. O! Rany, prawie spadłem. Nie byłoby dobrze. O, tutaj mnie jeszcze nie było. A... Ej, co się dzieje? Czyli po tym można chodzić? O, tu jest skarb. Nie miałem zielonego pojęcia. I ucinamy główkę.
przecież właśnie do tego jest schowany, bo to skarb. Nowy implant. Gdy atak przeciwnika zostaje skutecznie sparowany kierunkowo, pozyskuje się dodatkową energię. Ciekawe. Zwiększa ilość złomu zdobywanego z likwidacji przeciwników. Tak jest. Na to czekałem, na to czekałem. Zapobiega zniszczeniu jednej baterii. Nie mam dość energii na to, ale cóż. Za to mam trzy apteczki. I... dwóch kości do rozwalania. Mogłem uciąć mu głowę, ale zmarnowałem okazję. No, no, no. I ucinamy główkę. Teraz ta pani otworzy tutaj ten sklep, tak? Tak jest. I cóż to za quest ona dla mnie ma? Look at you, sweetheart. You're thin as a rake, but don't you worry one bit. Penny's delicatessen will put some meat on your bones in a heartbeat. Someone has to take those hungry souls off the streets after all. Sure, sweetheart. Loose lips sink ships. Come inside if you want to talk. If people find out about our little deal, everyone will want a slice of the action. Of course. Ratownik węchu. Ale to jest to, co ja już mam, tak? Tak jest. To nic ciekawego. Wydawało mi się, że to będzie jakaś osobna postać. Ja widzę, że to ta sama, tylko od drugiej strony. O, skrót znowu zamknięty. No ale nic to. Nie, nie tędy. Tędy. Już kwadrans na liczniku, ale no, trochę zrobiliśmy. Trochę zrobiliśmy. Teraz trzeba by... No, gdzie to jest? Tutaj. Można by zakończyć wreszcie ten quest z tą Penny. Pomimo, że ten quest jest dość obleśny. Lepiej mieć go już z głowy. Wycinamy. I ucinamy tu. O. Nie zaatakują mnie wszyscy na raz.
Huh. Mało brakowało. Tego też muszę rozwalić na wszelki wypadek. I ucinamy główkę. O, nawet energia. Bateria znaczy. I ucinamy rączkę. Zaraz, co to jest? O rany, przegapiłem to? Nie mogę w to uwierzyć. Miałem te schody przed nosem i nie zauważyłem. Ale nieważne. How's the spare part hunt going, sweetheart? To twoja część zamienna. Without you, a lot of people would have gone hungry tonight. Your reward is waiting in the cooling chamber. Don't be shy now, sweetheart. You learned every little bit. I'll be with you in a second, okay? Hmm. Welcome to Penny's meat grinder, sweetheart. I've lured you right into my little well. And now, it's dinner time. Zabieramy. O, muszę się z nią rozmówić. I ucinamy rączkę. Cóż to za broń? Nieźle. Pozyskuję więcej energii. Ale jest trochę wolniejsza. Zobaczę, jak mi się będzie z nią działało. Don't eat me, please. Don't eat me czy don't hit me? I'm not going down without a fight. Jedno i drugie ma sens. Penny nie żyje. Nie jestem od niej. Wait. You're not? Then what the hell is going on here? She lured me and my boyfriend inside and disemboweled him right in front of my eyes. Damn bitch said she was gonna keep me for dessert. I thought I was a goner for sure. I suppose I should give you some kind of reward for saving me. Oczywiście, że powinnaś. Sorry. Please take this. It's all I have left. Co zamierzasz teraz zrobić? I have nowhere left to go, but maybe... Maybe I can make a difference right here. You... You saved me from this... crazy slaughterhouse.
You. Wyborowe mięso z człowieka. Najlepsze, najbardziej soczyste, najsmaczniejsze mięso z Penny's Delicatessen. Karta dostępu otrzymana przez Jenny po uratowaniu. Chyba otrzymana od Jenny. Daje dostęp do podnośnika magnetycznego na tyłach sklepu. A? Podnośnik magnetyczny na tyłach sklepu. Ha. Nie wiem, o co chodzi. A, o to chodzi. Winda magnetyczna, o to chodzi. No tak, to jest dobry skrót. To jest dobry skrót. Nie miałem za bardzo okazji nikogo zabić tą bronią. Przetestujmy ją na tym fonflu. Niezłe obrażenie. I ucinamy rączkę. Stop Wolframu. Popatrzmy. Boss jest wrażliwy na nano. Mam jakieś nano. Nie jest wrażliwy na prąd, więc to ignoruję. O rany. O kurczę. Nieźle. Nie wiem, czy będę tego używał, ale... Ale na pewno wygląda ciekawie. Przetestujmy to jeszcze raz. Niesamowita potęga, ale nie przyda mi się raczej tutaj. To są szpony. Ta broń zadaje 127. Gdybym upgrade'ował tę piłę, której używałem przed chwilą, to jest ta piła. O kurczę. Tylko że działa wolniej, ale pozyskuje więcej energii. Ha! Okaże się, że upgrade'owałem nie to, co trzeba. Nie, jednak to, co trzeba. Okej, przetestujemy to jak zwykle na tym biednym panu. Rzeczywiście działa lepiej.
Ta piła rzeczywiście jest lepsza. No, trudno, żeby nie była lepsza przecież. Tamta broń to było coś, co używałem od samego początku gry. Co to ja miałem zrobić? Levelować. Zapomniałem o tym. Wydajność baterii. Kurde, sam nie wiem. Implanty. Zmniejsza tempo. Zapobiega zniszczeniu jednej baterii. Nic z tego. Nie, ten implant nie jest mi potrzebny. Mogę to załatwić sam. Wyświetla pasek zdrowia i stabilności namierzonego wroga. To mi się chyba nie przyda w walce z bossem. Chyba nie. Zwiększa czas działania baterii, zanim się zniszczy. Tempo opadania paska baterii. A to co? A, to się może przydać. Tak niewiele brakuje. Nie, wcale nie tak niewiele. No dobra, jeszcze tak zastanawiam się. W porządku, jakby nie było, mamy dokładnie pół godziny na liczniku i to jest absolutnie idealny moment, żeby podziękować Wam za oglądanie i przypomnieć, że jeśli zaczerpnęliście z tego wszystkiego choć odrobinę jakiejś rozrywki, satysfakcji, byłoby miło, gdybyście zostawili lajka, może suba, może jakiś komentarz, może polecili to komuś. A niezależnie od tego, jak zadecydujecie, do zobaczenia następnym razem.